jesteśmy po przerwie. Naszym kolejnym gościem jest Krzysztof Sowa, organizator koncertu Based Planet. Dzień dobry. Witamy. Możemy mówić koncert, czy możemy powiedzieć event? Jak to możemy nazwać Based Planet? No, w zasadzie bardziej jest to event, chociaż dla niektórych może być i koncert. Zależy po prostu, jak to woli interpretować. Based Planet, ta edycja to nie jest pierwsza edycja. Based Planet już się odbywało u nas w mieście. Jak to przebiegało poprzednio? Tak, to jest czwarta edycja i wszystkie dotychczasowe edycje cieszyły się dużym powodzeniem. Zawsze przychodziło po kilka tysięcy osób, także no można powiedzieć, że jest to największa impreza klubowa w Szczecinie jak do tej pory, bo nie pamiętam, żeby się odbywały większe. No jakoś dwa tygodnie temu to również była impreza jakaś klubowa, nie wiem jaka była frekwencja. Zgadza się. I też było mówione, że będzie największa, także. No tak, z tym, że wszyscy z reguły mówią, że są największe imprezy, natomiast my faktycznie robimy największe imprezy patrząc pod względem frekwencji, tak? Bo 3-4 tysiące osób, które przychodzą, to jednak jest najwyższa frekwencja na imprezach, na takich eventach tutaj szczecińskich. Kogo możemy zobaczyć w tym roku? Wiemy o Westbamie. Westbam już jest chyba, można powiedzieć, może nie tyle co mieszkańcem naszego miasta, ale śmiało by mógł dostać klucze do bram naszego miasta. Jest tutaj tak często, tak jak mówiłyśmy z Magdalena na początku, ja pamiętam jeszcze, no już można powiedzieć 10 lat temu, jak on do nas przyjeżdżał, jak się spotyka, widywałam go w pewnych klubach i on dalej do nas przyjeżdża, dalej się cieszy popularnością. No tak, zgadza się. Westbam jest tutaj, można powiedzieć, w pewnym sensie ikoną muzyki klubowej, jest tutaj bardzo popularny, wręcz uwielbiany i dlatego impreza Based Planet jest także jego imprezą urodzinową, gdyż 4 marca obchodzi swoje urodziny. Które? Które? Nie wiem, czy powinienem za niego mówić, no ale powiem, będą to 47 urodziny. A to jeszcze do 50 troszkę czasu. No tak, trochę jeszcze mu zostało, ale w dalszym ciągu bardzo dobrze się trzyma, humor mu dopisuje, także myślę, że to jest najważniejsze. Kogo jeszcze zobaczymy oprócz Westbama? Poza Westbamem będzie też standardowa ekipa Based Planet, czyli Lady Wax, Herdy Hart, Martin Herger. Poza nimi będzie też duet z Hiszpanii Baymont Bros, którzy też bardzo się spodobali w zeszłym roku. Będą też DJ-e z południa Polski, jak Łukasz Andego, Hellboy, Nexi, Cream i wielu innych DJ-ów. Będzie ich w sumie ponad 20 na trzech scenach, czyli no, pod względem składu też będzie to jedna z większych imprez, jakie się odbywają w ciągu roku w Szczecinie. Będzie bardzo mocna muzyka, Lady Wax, Hardy Heart, no nie jest to muzyka, którą raczej można zaśpiewać, chociaż może jeszcze Hardy Heart. Nie, też grają dużo takich wokalnych kawałków, także nie jest to muzyka techno przede wszystkim. Oni grają tak naprawdę breakbeat w różnych odmianach. Z kolei właśnie na drugiej scenie będzie muzyka techno. Tam będą właśnie królowały mocniejsze klimaty. Tutaj myślę, że Hellboy zagra najmocniej. W zeszłym roku, o dziwo, podobało się ludziom, także myślę, że w tym roku również jego ciężkie klimaty przypadną ludziom do gustu. Czyli możemy rozumieć, że mieszkańcy naszego miasta lubują się takiej muzyce i słuchają. Skoro Westbam od ponad 10 lat cały czas tutaj do nas przyjeżdża, jest witany jak swój, to można powiedzieć, że chyba mieszkańcy lubią słuchać tej muzyki. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie, bo Westbam jest właśnie takim wyjątkiem, który sprawdza się w naszym mieście. Z innymi tutaj wykonawcami jest dużo trudniej. Nie zawsze, jeśli się sprowadzamy jakąś na inne imprezy, jakąś gwiazdę, jest tak, że ta impreza wypala, tak jak powiedzmy w innych miastach, zawsze jest dobra frekwencja po prostu jest impreza udana, można tak powiedzieć. Często jest właśnie tak w Szczecinie, w warunkach szczecińskich, że po prostu imprezy nie wypalają. A impreza, no Based Planet jest takim ewenementem, też się zastanawiamy, gdzie jest tutaj klucz do sukcesu, że po prostu kolejna edycja i tu już no, frekwencja praktycznie nie słabnąca. To tak jak rozmawialiśmy wcześniej, chyba zaczerpnęliście też sam pomysł na imprezę od naszych zagranicznych sąsiadów, od Niemców, prawda? Tak, bo impreza Based Planet jest imprezą tak naprawdę niemiecką. Chociaż trzeba tutaj przyznać, że polska edycja, jedyna szczecińska, jest w zasadzie najlepszą, największą edycją spośród tych wszystkich również niemieckich imprez. Także tutaj największy sukces, można powiedzieć, jeśli chodzi o wszystkie imprezy Based Planet, osiągamy tutaj właśnie w Szczecinie. Mówisz, że to jest już czwarta edycja, czyli cały czas odnosi na sukcesy. Możemy się spodziewać kolejnych, jeżeli ta również okaże się sukcesem. No bardzo na to liczymy. Ile? Powiedziałeś, że było tylko około 1000. Ile, wiesz, jakie mniej więcej były statystyczne dane? Ile osób było?
No tak 3-4 tysiące to średnio przychodziło osób, także myślę, że jest bardzo sympatyczna frekwencja. I rozumiemy, że trzeba być pełnoletnim. Tak, jak najbardziej. A takie osoby młodsze, takie 18-19-letnie słuchają jeszcze Westbama, no bo tak jak powiedziałam, ja mając już te 20 tam parę, nie będę mówić ile, 10 lat temu sami mi się zdarzało chodzić do klubów, w których są organizowane teraz te koncerty, kiedyś się nazywały inaczej i właśnie mówię, spotykałam tam, no, słuchałam czy Hardiego Harda, czy Westbama, czy Lady Walks, no i mi się to kojarzy, to jest taka muzyka bardziej do tych starszego takiego pokolenia, może nie tego najstarszego, ale takiego średniego i dlatego jestem zdziwiona, czy tacy 18-19-latkowie również jeszcze słuchają tej muzyki. No tak, faktycznie. Tutaj ta muzyka, która tam będzie, nie jest taką muzyką, która jest znana wśród tego najmłodszego pokolenia klubowiczów, gdyż nie jest to muzyka dyskotekowa. Chociaż muzyka Westbama jest, można powiedzieć, ponadczasowa. Tak? Takie, myślę, hity jak Hard Times czy United States of Love, to mimo wszystko też lecą często w dyskotekach i myślę, że to młodsze pokolenie chociażby po tych utworach też kojarzy Westbama. Myślę, właśnie, że wystarczy powiedzieć Love Parade i wtedy będą ci młodsi też wiedzieli, no bo Westbam oraz Dr. Mod byli założycielami Love Parade, jeżeli chyba możemy tak tego użyć, tak powiedzieć. No tak, dokładnie. Mhm. No, chociaż od paru lat już ta impreza się nie odbywa, to mimo wszystko jest nadal pamiętana, no jest i kultowa, mile wspominana. To jest, tak. To jest, i myślę, że ona zostanie tutaj już zapamiętana na bardzo długo w pamięci osób, które się bawiły na tej imprezie, czy jakoś chociażby kojarzą same hymny tej imprezy. No hymnów kilka było, tak, tak rozmawialiśmy, tak, sobie, że coś tam, jakieś tam hymny były. Czego możemy się jeszcze spodziewać na tej imprezie? Na pewno będzie znakomite i naprawdę mocne nagłośnienie, jakiego nie ma na żadnych innych imprezach. Będzie mega scena główna, dużo świateł, dużo laserów, będzie naprawdę, można powiedzieć, wypasiona scena i będzie to takie uzupełnienie właśnie tej znakomitej muzyki serwowanej przez DJ-ów, których też tutaj specjalnie dobieramy, poza tym oczywiście sztywnym składem bezplanetowym. Także tutaj dokładamy wszelkich starań, żeby pod każdym względem było jak najlepiej. No w takim razie zapraszamy i nie możemy doczekać się tego eventu. Muzyka połączona ze światłem. Dwa parkiety? Trzy. Cała impreza już 3 marca w klubie Heja Lokomotywa. Westbam, główna gwiazda wieczoru. Krzysztof Sowa, organizator imprezy Base Planet, był naszym gościem, a to był program Galaktyka Pomerania. Prowadziły dzisiaj dla Państwa Magdalena Suchodorska i Luiza Bośniak. Luiza, ty masz jutro program, prawda? Nie, ja jutro niestety piszę egzamin. Proszę Państwa, proszę za mnie trzymać kciuki. Jutro jest Borys Specjalski. Nie wiem, czy z Tobą? Nie. Nie, z Sandrą. Sam. Sandra po swoim wczorajszym debiucie, jutro z Borysem. Proszę oglądać, na pewno będzie ciekawie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.